Cześć, dzisiaj zrecenzuję dla was kostkę starożytną z lat moich młodości, z takich bardzo moich młodości, ponieważ tą kostkę moja mama kiedyś chyba dostała w jakiejś promocji, chyba z 10 lat temu prawie, jak z jakąś limitowaną serią, chyba Pepsi czy Coca-Coli, dostała taką ogromną kostkę z różnymi jej firmami, takich napojów jak 7up, Pepsi, to jest Pepsi Max, Schweppes i Mirinda. Kostkę niedawno znaleźliśmy i po prostu szok, że ona w ogóle jeszcze istnieje. Zacznijmy od tego, że kostka jest strasznie duża. Nawet nie wiem, czemu ja porównuję ją do tej. Powinienem ją porównać do czwórki. Czwórka Sheng Shu na białym plastiku jest mniejsza. O tyle. Tyle co kostka 3x3 od... Nawet nie tyle co kostka 3x3 od czwórki. Więc po prostu kostka jest masakrycznie duża. I przy okazji po układaniu takiej kostki, chwilę 1-2 solwy, to po prostu masakrycznie wydaje się malutka ta kostka normalnych wymiarów. Ta kostka jeszcze, powiem, ma chyba wymiar 7 cm, więc jest naprawdę duża. No, co do naklejek, to one są w miarę. Jak widzicie, ona jest strasznie już brudna. To w ogóle ten, wodą nie chce zejść. O, takie całe brudne. W ogóle wodą niczym nie chce zejść, ale jakbym miał tak mocniej wycierać, to nie zrobię tego, bo naklejki są takie papierowe, więc jak poleję wodą mocniej, no to przemoknę, więc tego nie zrobię. No to jak na taką kostkę, na 10-letnią kostkę, czy no 6 może letnią kostkę, to jest w bardzo dobrym stanie są naklejki. Występuje tutaj pewna trudność, bo jak widzicie, środki trzeba poprawnie spermutować. Jeżeli tego nie zrobimy, no to kostka nie będzie tak samo ułożona. Więc od razu mówię, że zrobię do niej tutorial. Nie zrobię jeszcze tutorial do kostki 3x3, ale wcześniej zrobię tutorial do tej kostki, jak ją poprawnie ułożyć, bo są na przykład takie kostki, właśnie tak jak widzicie, to taka pacyfka i z takim kółkiem, było je do wygrania w jednym konkursie u jakiegoś speedcubera i właśnie ktoś tam mówił, że kostka jest bardzo trudna, że nie potrafię jej ułożyć. No to tą kostkę układa się na tej samej zasadzie. Ja potrafię ją ułożyć, tylko będzie kilka uwag. Dobra, można powiedzieć, że kostka śmiga po nasmarowaniu. Czekajcie, cofnę sobie kamerę, będzie lepiej widać. Po nasmarowaniu moim smarem silikonowym, to kostka po prostu śmiga niesamowicie szybko. No, można powiedzieć tak jak ta, tylko że trochę jest większa. Można ją też porównać jakościowo plastikiem do kostki tej za 5 zł, której robiłem niedawno recenzję. Bo plastik jest identycznej jakości chyba, no znaczy lepszy jest jak ten, jakości lepszej konstrukcji, ale no ale jest lepsza. Pokażę budowę. Strasznie skąpa, ale jak na kostkę, która była robiona 10 lat temu, to po prostu nawet. Jak widać, to jest dosyć solidnie wykonane, chociaż taki dziwny kształt ma. No, ale w sumie to nawet. Krzyżak tu jest naprawdę mistrzowski. Lepszy niż Sheng Shu. Bo to jest po prostu... To nie jest krzyżak. Tylko jak widzicie, kilka patyczków złączonych z jakimś zakończeniem tam na końcu, żeby się dało obrócić. Dobra, pokażę wam teraz jeszcze może jakieś różnice. No właśnie, niektóre klocki są puste, niektóre klocki są pełne chyba. Kostka tak samo, bez smarowania chodziła tak jak ta kostka za 5 zł, więc to różnicy nie ma. Kostka bardzo dużo łapie loków, ścina może taki kąt, ale to trzeba pociągnąć, no bo to wiecie, to nie jest kostka do układania na zawodach i w ogóle. Więc to jest chyba raczej taka kostka kolekcjonerska. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, że już mówiłem, ale powiem jeszcze raz, że w ogóle tak często czasem łapie loka, układasz sobie po prostu, chcesz zrobić algorytm, nagle zaklinuje ci się.
i tą stronę, z którą potrzebujesz zrobić algorytm, no to nie pociągniesz ściany, tylko musisz zrobić, ile to, 270 stopni chyba, tak, 270, no tak, 270 stopni trzeba zrobić, żeby odblokować ścianę, więc to już jest minus. Ale jak już mówiłem, kostka jest bardzo fajna, duża, trochę trudniejsza niż 3x3 standardowa, dlatego zrobię niedługo tutorial. No to może się wam przydać, jakbyście mieli jakąś taką kostkę. No to jest chyba tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam, subskrybujcie, jak możecie, jak jeszcze nie. Oceniajcie, lajkujcie. Cześć.